Ahoj moi drodzy, mam nadzieję, że ostrość tym razem nie będzie przeszkadzać i wszystko uda się przyzwoicie, a wszystko dlatego, że dzisiaj naprawdę fajna recenzja, bo nie dość, że polskiego filmu, to jeszcze takiego, którego nie trzeba się wstydzić, ani tu, ani za naszymi granicami, wszystko dlatego, że dziś słów kilka o Monumencie, czyli najnowszym filmie Jagody Szelc. I może tytułem wstępu powiem, że ja wierzę jasny dzień cenię, ale nie jestem jakimś jej psychofanem, to nie jest film, po którym powiedziałem: oho, mamy do czynienia z złą jakością w polskim kinie, nie wiadomo co się teraz wydarzy, czekać, czekać, czekać na kolejne projekty. Nie. Ale po Monumencie sprawa wygląda troszeczkę, a może zgoła inaczej. Zacznijmy od tego, że to jest film dyplomowy łódzkiej filmówki, w zasadzie aktorów. I te filmy dyplomowe powstawały wcześniej, ale rzadko dochodziło do takiej kooperacji, która mogłaby wpuścić ten film na kinowe salony. I szczerze mówiąc, dla mnie ta cała sytuacja jest dość dziwna, bo mamy tutaj reżyserkę, która odniosła ogromny sukces, która w Gdyni zebrała masę laurów i ogrom osób uwielbiało jej film, uważało, że był najlepszy na tym festiwalu. Mogła zrobić absolutnie wszystko i zdecydowała się na projekt za 200 tysięcy złotych z całym rokiem aktorskim. I moim zdaniem to jest ogromne wyzwanie, w którym ani nie ma budżetu, ani nie jesteś pewien, czy jesteś w stanie zapanować nad tymi ludźmi, bo owszem, to mogą być utalentowani młodzi ludzie, ale z drugiej strony oni jeszcze nie mają doświadczenia. Może jest kilka jednostek, które coś tam zagrały i już mniej więcej wiedzą, jak to działa, ale w większości, no to kurczę, to jest jak taki jeden wielki chrzest i to taki porządny i to zaraz na samym początku. No i co z tego? Przychodzi Jagoda Szelc i wszystko działa, wszystko pyka. Ogólnie sam punkt wyjściowy tej historii jest całkiem fajny. Mamy tu do czynienia z grupą studentów hotelarstwa, którzy przyjeżdżają do hotelu na praktyki, które oczywiście muszą zdać. Ja już mogę jedną rzecz powiedzieć na wstępie, bo miałem swego czasu okazję nie raz, nie dwa na takich praktykach w hotelu przebywać. No Jagoda Szelc fantastycznie odrobiła pracę domową, bo klimat tych praktyk jest po prostu nieziemski. Ja się troszeczkę, dla mnie ten początek, te pierwsze kilkanaście, kilkadziesięciu minut było dla mnie absolutnie w jakiś sposób melancholijne i sentymentalne. Te wszelkie rozmowy podczas sprzątania pokoju i tym podobne rzeczy, no po prostu kapitalnie oddana specyfika takiego czasu i takiego miejsca. Ogólnie ci wszyscy studenci zostali jakieś połączeni w różne grupy i rzuceni na różne rejony pracy. I tak, niektórzy zajmują się obsługą sali, niektórzy gotują, inni są w pralni, jeszcze inni sprzątają pokoje i przechodzimy między tymi grupami, między tymi scenkami, dowiadujemy się coraz więcej, zarówno o tych postaciach, jak i o tym miejscu. Dlaczego już ten monument jest taki ciekawy i dlaczego tak wiele osób się nim zachwyca na równi z Wieżą Jasny Dzień? Być może dlatego, że my w polskim kinie nie mamy czegoś takiego, chociaż za granicą też ta tendencja jakoś idzie coraz bardziej ku zapomnieniu. Nie mamy takich filmów, które dają nam jakieś pole do interpretacji, pole do odnalezienia jakiejś własnej drogi znaczeniowej, w którym nie mamy zakończenia, które splata wszystko i już nie ma nic do powiedzenia. Bo tutaj owszem, jest takie zakończenie, które pokazuje jedną ścieżkę interpretacyjną, ale mimo wszystko wciąż jest otwarte tyle możliwości, tyle sprawdzenia, co dla nas pewne sceny oznaczają, co pewne zachowania dla nas oznaczają. To jest naprawdę masa rzeczy, przy których przy drugim, trzecim seansie można podejść, przyjrzeć się na spokojnie, troszeczkę bardziej rozbroić te wszelkie dialogi na czynniki pierwsze. A skoro mowa o dialogach, to tutaj szapoba, bo ogrom jest tej improwizacji i to widać. Takich historii, być może nawet z życia tych aktorów, które postanowili zaprzęgnąć do tego filmu i to się fantastycznie sprawdza. I ci aktorzy, widać, że oni czują taki spokój, taką pewność siebie, taką świadomość, że mogą się pokazać, ale nie muszą szarżować, że to jest jakaś szansa dla pokazania ich umiejętności, w której nie muszą nie wiadomo czego robić, tylko dostają czas, miejsce, zaufanie i fantastycznie z tego korzystają. Nie o tej świadomości, że to jest rocznik studentów, w życiu bym nie powiedział, bo wygląda to świetnie, nikt nie odstaje, każdy trzyma poziom, każdy coś wprowadza do tego filmu. Oczywiście niektórzy mają troszkę więcej czasu ekranowego, inni mniej, ale mimo wszystko to się naprawdę fantastycznie z sobą spaja i aż przyjemnie się ogląda na tych ludzi, którzy dostali szansę pokazania swoich umiejętności bez kompletnie żadnych uprzedzeń. Co innego fascynujące w tym filmie, zaczynamy w sumie z takiego prostego punktu wyjścia. Mam tych hotelarzy, robią swoje rzeczy, każdy ma swoje zajęcie. Jeszcze tylko tu wcisnę, sekwencja weselna jest po prostu
Wspaniała. To jest po prostu wesele polskie w pigułce i nie wpada w taką nadprzaśność. Dla samej tej sceny warto ten film obejrzeć, moim zdaniem, bo jest fenomenalna. Ale już wracając do głównej osi, zaczynamy od takich całkiem normalnych i przyziemnych rzeczy, jak się na praktykach dzieją. Potem z czasem to się wszystko trochę bardziej zmienia. Klimat przenosi się w takie trochę bardziej, mamy komediowe tony, potem troszkę dramatyczne, potem idziemy w taki thriller i horror. Fantastycznie tutaj wygląda ta żonglerka gatunkami. Coraz bardziej ten hotel staje się takim jakby żywym organizmem, takim bardziej obcym. Niektórzy studenci wchodzą do coraz bardziej niedostępnych korytarzy i miejsc i odkrywają ten hotel dla siebie na nowo. I z jednej strony to jest obrzydliwe momentami, z drugiej fascynujące. Odniesienia do Lśnienia czy do Lyncha są to jak najbardziej słuszne, co nie znaczy, że Jagoda Szalcyj ma własnego stylu, bo go ma. Mój Boże, jak fantastycznie operuje ona tutaj dźwiękiem i obrazem i to połączenie, jak drobnymi środkami potrafi stworzyć tak niesamowity klimat, taką atmosferę. Z jednej strony mamy tutaj rzeczy, które mogą się w jakiś sposób w rzeczywistości pojawić, z drugiej nabierają jakiegoś metafizycznego kontekstu, jakiejś atmosfery nie z tego świata. I ta historia złożona z takich puzli, z takich oddzielnych historii, którą próbujemy sobie jakoś połączyć, jakoś wytłumaczyć, jakoś się jej przyjrzeć. No fenomenalne jest to, że w końcu ktoś powiedział: widzu, proszę bardzo, to jest twój plac zabaw, twoje pole do popisu, patrz, słuchaj, wyciągaj własne wnioski. Nie ma jednej, jedynej słusznej wersji. Jak sobie poukładasz, tak to będzie wyglądało. I ja to prawda nie wiem się czego przyczepić. Ja rozumiem, że dla niektórych ten film będzie odrzucający, że dla niektórych może być taką troszeczkę pokazówką, troszeczkę wydmuszką, ale zupełnie nie dla mnie. Ja się ubawiłem świetnie na tym filmie. Był fascynujący, był porażający w pewien sposób. Dźwięk, obraz, dialog, aktor, wszystko to się jakoś tak splatało w idealną całość, od której nie sposób było odwrócić wzroku, która wciągała. I ja wciąż tworzę sobie w głowie jakieś ścieżki interpretacyjne, ciągle myślę sobie o znaczeniach pewnych zdań, które mi zostały w głowie, a to się nie zdarza w polskim filmie. Tyle nie zdarza od lat, po prostu nie zdarza się i dzięki Bogu, że ktoś taki w końcu zawitał. I dlatego też Monument dostaje ode mnie 8 na 10. Być może byłoby jeszcze jakiś plusik albo więcej, ale to przy kolejnych seansach. Mam ogromną nadzieję, że zostanie Monument wydany na płycie, bo bardzo chciałbym wrócić, nie mam okazji i tak się cieszę, że chociaż raz miałem szansę obejrzeć ten film. Wspaniale się bawiłem i życzę sobie więcej takiego charakternego kina, które pokazuje, że budżet nie jest ważny, ale liczy się pomysł, liczy się twórca, który potrafi to wszystko wprowadzić w ruch, który potrafi wprowadzić życie w to wszystko. I Jagodzie Szelc się to fenomenalnie udało. I od tego czasu ja także na każdy jej film będę czekał z absolutną niecierpliwością. No i co? To było chyba na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to jakaś łapka w górę, czy inna subskrypcja mile widziana, acz niewymuszana. Przypominam o linku do strony na Facebooku, gdzie także inne recenzje, którą znajdziecie w opisie. No i to chyba byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się wkrótce. Mam nadzieję, że na równie znakomitej polskiej produkcji, chociaż po prostu znakomita wystarczy. Dzięki. Na razie. Hej.